22 sierpnia miała miejsce 44. sesja Rady Miejskiej w Czarnem. Poświęcona była planom budowy drogi gminnej Sierpowo-Domyśl. Pracujemy nad wspólnym porozumieniem z nadleśnictwem Czarne-Czuchowskie, oczywiście w sprawie remontu, modernizacji, czy jakkolwiek inaczej to nazwać, drogi gminnej Sierpowo-Domyśl. Pozwoliłem sobie zaprosić oczywiście tutaj za zgodą pana przewodniczącego także przedstawicieli starostwa, ponieważ państwo doskonale wiecie, że jest to droga gminna łącząca się z drogą powiatową i myślę sobie, że wspólne działania z powiatem tutaj są wręcz wskazane, bo jak państwo widzicie, zakręt, o którym wielokrotnie była mowa, jest w gestii zarządcy, jakim jest starostwo powiatowe. Droga powiatowa, niebezpieczny zakręt. Wiecie państwo, że Sierpowo podzielone jest na tak jakby dwie części. Dzieci dochodzą do przystanku i muszą przechodzić przez drogę powiatową, aby dojść do przystanku po drugiej stronie. To oczywiście świetlica, była świetlica wiejska, która dzisiaj wykorzystywana jest jako miejsce, gdzie odbywają się msze święte. I tak jak państwo widzicie na zdjęciu, przejście dla pieszych tutaj dzięki starostwu, dzięki panu staroście, zarządowi powiatu i państwu został wykonany remont do tego fragmentu drogi gminnej i rozpoczyna się, to jeszcze jest akurat przy świetlicy wiejskiej ten wyjazd z drogą pierwszeństwa przejazdu. Tu akurat jeszcze pewnie to drzewo będzie do usunięcia, bo jest całkiem suche, o czym już służby odpowiednie wiedzą. I teraz droga, o której rozmawiamy, droga od Sierpowa w kierunku Domyśla. Te po wskazujące przez strzałkę, to są oczywiście, to są skutki padającego deszczu, woda spływa i między innymi tworzą się takie miejsca, gdzie jest no, asfalt uszkodzony i tak wygląda prawa strona. To nie z tego powodu, że mieszkańcy nie chodzą chodnikiem i on jest zarośnięty, tylko łatwiej jest iść po jezdni, co stwarza oczywiście zagrożenie dla pieszych, jak i też kierowców. Tak jest. Tak wygląda ta część drogi. No wiadomo, że na pewno są przepusty tutaj, rowy do wykonania. Zresztą państwo widzicie, że woda się gromadzi. Dalsza część drogi przez Sierpowo. Czynny rów, może nie do końca zadbany, ale woda na pewno nim płynie i jest to widoczne. Oczywiście gdzieś tam o zjazdach będziemy rozmawiali, to przy omówieniu już projektu. I zaczyna się teren, gdzie kończy się asfalt, a mimo dalej są domostwa i droga wygląda w ten sposób. Zdjęcia były robione dwa dni temu. Stan drogi przy opadach no po prostu jest, jak państwo widzicie, rowerem. Trudno jest przejechać. Wpadłem w poślizg jakiś taki niekontrolowany, ale żyję. Gromadząca się woda świadczy, że nasza droga no nie jest dobrze wyprofilowana. Wiele czynności wykonało nadleśnictwo, ponieważ zrobiło swego rodzaju takie miejsca odpływu wody. To też państwo będziecie widzieli. Kierunek Domyśl na te słynne trzy mosty. Trzeci most jest już remontowany.
droga, która ma wiele dróg leśnych łączących się z drogą, w tym przypadku gminną. O, to akurat takie nieostre, ale świadczy o tym, że został wykonany zbiornik odpływowy z drogi przy takich opadach, jak dzisiaj przypuszczam, że droga jest nieprzejezdna. I co, myślę sobie, 300 metrów jest takie miejsce, gdzie woda jest odprowadzona, na pewno pomaga to, ale nie do końca. Zobaczcie Państwo, jak to wygląda w praktyce. Jest dużo wody, mimo że tych opadów w poprzednim tygodniu nie było zbyt może dużo, ale boję się, jak ta droga dzisiaj wygląda. No i co jest piękne, no to lasy, jeszcze raz lasy i dojazd do, tak jak mówiłem, trzech mostów. Trochę przyspieszę, żebyście Państwo mogli zobaczyć i rozpoczniemy obrady. Jest też to ważna droga z tego powodu, że znajduje się dojazd do punktu czerpania wody, do Czernicy, i nie chcę mówić, ale jeżeli cokolwiek w lasach będzie się działo w tej części przy naszej drodze gminnej, no to dojazd będzie od strony Sierpowa i dojazd będzie od strony Domyśla dla Straży Pożarnej. Natomiast ciężki sprzęt, jeżeli cokolwiek się wydarzy, to będzie mógł tylko dojechać od strony Sierpowa. Łączy się ona z drogą też bardzo ważną, trzynastką, tutaj jak z Alei Zwycięzców byśmy jechali prosto cały czas, to możemy taką pętlę zrobić. Tu, Szanowni Państwo, warto wskazać, o czym pewnie za chwilę będzie mówił też Pan Nadleśniczy, że prowadzona jest gospodarka leśna i na pewno to drewno zostanie w najbliższym czasie wywiezione. Jeżeli zostanie wywiezione wtedy, kiedy sucha jest droga, no to nie będziemy mieli wielkiego problemu, natomiast jeżeli droga będzie mokra, to na pewno będzie nieprzejezdna. Co jest też ważne, że znajduje się właśnie przy tej drodze rezerwat przyrody prawem chroniony i w tym przypadku jest to rezerwat Doliny Gwdy, czyli na pewno ważne takie miejsce. I tak jak mówiłem, dojazd do trzynastki, jeżeli byśmy pojechali prosto trzynastką, to byśmy wyjechali na Alei Zwycięzców. Tu już jest zjazd do słynnych trzech mostów. Dzisiaj jest zakaz wjazdu, ponieważ jest remontowany ten most. Tak to wygląda w rzeczywistości. Prace trwają. Myślę sobie, że warto sobie zdać też sprawę, że ciężki sprzęt nie będzie mógł jeździć pewnie przez te trzy mosty. Będzie wywożone drewno właśnie w kierunku, w tym przypadku, Sierpowa. To myślę sobie, że tyle z mojej informacji. Oddaję głos Panu Przewodniczącemu. Szanowni Państwo, otwieram obrady 44. sesji Rady Miejskiej w Czarnym. Na podstawie podpisów złożonych na liście stwierdzam, że w obradach uczestniczy jedna koleżanka radna i 9 kolegów radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Na początku witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam koleżankę radną, kolegów radnych, witam Pana Burmistrza, witam Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, witam Panią Inspektor do Spraw Rady, witam Pana Radnego Powiatowego, Pana Sołtysa i witam również wszystkich zaproszonych gości. Porządek obrad 44. sesji został Państwu dostarczony. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie porządku obrad? Nie widzę. W takim razie, kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad 44. sesji? Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym przyjęła porządek obrad 44. sesji jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt pierwszy. Przyjęcie protokołu
z obrad 43 sesji. Protokół z obrad był wystawiony w biurze. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu obrad 43 sesji? Jednogłośnie. Przystępujemy w takim razie do punktu drugiego. Wybór sekretarza obrad 44 sesji. Na sekretarza obrad proponuję obecnego tu radnego kolegę Janusza Winnickiego. Czy Pan Janusz wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Kto w takim razie z Państwa jest za powołaniem na sekretarza dzisiejszych obrad kolegi Janusza Winnickiego? Proszę podnieść rękę do góry. Jednogłośnie. Stwierdzam, iż Rada Miejska w Czarnym powołała jednogłośnie na sekretarza dzisiejszych obrad kolegę Janusza Winnickiego. Przechodzimy do punktu trzeciego. W punkcie trzecim mamy podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia gminy Czarne do projektu pod nazwą Budowa drogi gminnej nr 231-08G na odcinku Sierpowo-Domyśl. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana burmistrza. Szanowni Państwo, szanowni goście, którzy przybyli na dzisiejsze nasze spotkanie, obrady, a tu szczególnie chciałbym powitać z imienia nazwiska pana Zbigniewa Wełnińskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie i pana Aleksandra Poprawskiego, który reprezentuje starostwo i należy do osób, które zarządzają drogą powiatową. Kilka informacji dotyczących budowy drogi gminnej nr 231-08G na odcinku Sierpowo-Domyśl. Wiecie Państwo doskonale, że kilkukrotnie pojawiały się wnioski stawiane podczas obrad sesji Rady Miejskiej, ale także na komisjach, że powinniśmy jako samorządy bardziej zaangażować się w środki, które mają do dyspozycji Lasy Państwowe, czyli wspólnie z Lasami Państwowymi, a w tym przypadku z nadleśnictwami, żeby szukać możliwości realizacji wspólnych projektów, jeżeli chodzi o projekty drogowe czy jakkolwiek inne, które wpisują się w politykę Lasów Państwowych i w naszą tutaj strategię rozwoju miasta i gminy Czarne. Państwo doskonale wiecie, że tak naprawdę możemy rozmawiać z trzema nadleśnictwami. Nadleśnictwo nam najbliższe, czyli Czarne Człuchowskie, Nadleśnictwo Międzybórz i Nadleśnictwo Czuchów. W tym przypadku doszliśmy jeszcze... Międzybórz, przepraszam, a to pewnie Międzybór będzie tworzony, żartuję oczywiście. Czyli Czarnobór, rozmowy na temat wspólnej inwestycji już były prowadzone na początku roku. Odbyło się spotkanie. Oczywiście kulminacyjnym tak jakby momentem był wtedy, kiedy odbyło się spotkanie już takie typowo robocze w nadleśnictwie u pana nadleśniczego w Czarnem i między innymi musicie też Państwo to wiedzieć, jak i mieszkańcy, że padł wybór właśnie tej drogi. Warto wiedzieć, że rozważaliśmy i zastanawialiśmy się wspólnie nad inwestycją, która jest potrzebna dla Lasów Państwowych, jak i dla nas jako gminy. Rozważaliśmy na przykład taką możliwość, a może zastanowić się nad drogą na słynny Sarniak. Wiecie Państwo, do mostu jest ona nasza, też w niezbyt dobrym stanie technicznym. Okazało się, że no zbyt mała ilość mieszkańców spowodowała, że szukaliśmy innego rozwiązania. Zastanawialiśmy się, czy innej drogi. Zastanawialiśmy się nad drogą w Krzemieniewie, w stronę Leśniczówki. I znowu zbyt mała liczba mieszkańców, ale także strategia, którą posiadają Lasy Państwowe związane z wywozem drewna.
drewna z lasu spowodowały, że znowu zastanawialiśmy się i wybraliśmy właściwie drogę Sierpowo-Domyśl. Nie ukrywam także, że rozmawialiśmy z panem nadleśniczym, zastanawialiśmy się nad ulicą Południową, bo to też jest taka ważna droga dla Lasów Państwowych. I znowu jednak droga Domyśl Sierpowo została tak jakby już wpisana w sposób myślenia, że jeżeli mamy wykonywać wspólną inwestycję, to należy znaleźć taką drogę, która otrzyma dofinansowanie albo będzie miała największą szansę otrzymania dofinansowania. W tym przypadku jednoznacznie została wybrana droga Sierpowo-Domyśl, tak jak już wcześniej mówiłem, z kilku takich ważnych powodów, chociażby z powodu gospodarki leśnej, bo jeżeli Państwo byście obliczyli, to około 1500 metrów to jest droga, która jest w terenie zabudowanym miejscowości Sierpowo. Później zaczyna się teren już leśny, ale o dziwo jest to nadal droga gminna, a gospodarka prowadzona przez Lasy Państwowe no będzie zmierzała do wywozu drewna z tamtego terenu. Na pewno to drewno nie pojedzie na Domyśl i dalej Węgorzewo, mimo że tam po drugiej stronie w województwie, w tym przypadku w gminie Okonek jest asfalt. To trzy mosty spowodują jednak ograniczenie tonażowe i to drewno będzie musiało tu przepłynąć albo do drogi powiatowej, albo znajdziemy jakieś inne rozwiązanie, bo są też takie możliwości. Kolejny taki ważny argument to to, że jest to droga do przeciwpożarowa w znaczeniu, że czerpanie wody znajduje się właśnie w Czernicy, co może uchronić od wielkich oczywiście strat materialnych, jeżeli chodzi o pożary tamtego lasu, który się znajduje, który jest bardzo piękny. Dodatkowo uważamy, że argumentem jest, że jest ochrona przyrody, Dolina Gdy i między innymi z tego powodu taka decyzja. Nasza propozycja jest taka, że w związku z tym, że tak naprawdę to jest droga bardzo potrzebna lasom, staramy się, aby uzyskać od Lasów Państwowych dofinansowanie w 70%. My natomiast jako gmina chcemy zabezpieczyć środki w 30%, jeżeli będzie akceptacja oczywiście Lasów Państwowych i środki zostaną przydzielone. Z kosztorysu, który Państwo otrzymaliście, wynika jednoznacznie, że inwestycja warta jest około 2 700 000. Nasz odcinek, właściwie cały nasz odcinek w miejscowości Sierpowo, droga zostanie poszerzona, oczywiście dokonane wyczyszczenie rowów, natomiast kiedy już wjeżdżamy w obręb lasu, będą płyty jąk. I tyle, jeżeli chodzi o projekt uchwały. Oczywiście tu myślę sobie, że nie muszę Państwa namawiać, bo tak jak na początku mówiłem, kilkakrotnie wskazywano, że to jest dobry kierunek, że są pieniądze w Lasach Państwowych, tylko stosowne porozumienie należy zawrzeć. Jeżeli chodzi o przedstawioną mapkę, zobaczymy, czy tutaj jest. Macie Państwo też w materiale mapkę, o to tak trochę inaczej, ale tak wygląda z Sierpowa w kierunku
na miejscowość Domyśl i ten odcinek drogi nas interesuje. Oczywiście przy okazji infrastruktura chodnikowa, tak jak to robiliśmy wspólnie z powiatem, i dość ważna sprawa, to co na początku też mówiłem, że chcemy zainteresować też przedstawicieli powiatu, żebyśmy znaleźli rozwiązanie związane z tym niebezpiecznym zakrętem. Proszę o przegłosowanie, pozytywne przegłosowanie przedstawionego projektu. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to jestem skłonny odpowiedzieć. Dodam na koniec, że droga stanowi, Domyśl Sierpowo stanowi, może stanowić taką pętlę dojazdową dla rowerzystów, dla turystów, bo tak jak mówiłem, 13, jakbyśmy pojechali tutaj z Alei Zwycięzców, to dojedziemy na Trzy Mosty, a później możemy się kierować w stronę Sierpowa. Kto z Państwa chciałby zapytać, proszę. Jeżeli chodzi w rozmowie z panem burmistrzem, to pewne oczekiwania od powiatu. Ja mówię, nigdy nie było żadnych takich złych intencji, bo pamiętacie, jak kiedyś burmistrz do mnie tutaj dzwonił godzina po 15, żeby zrobić przejście dla pieszych w Sierpowie. Od razu pan Marek już był po południu i razem w porozumieniu była zrobiona i przejście, i chodnik, i ten kawałek asfaltu. I teraz jest ta druga część. Jestem w rozmowie z panem starostą w tej sprawie. Pan starosta, pan chyba wie dokładnie, jest dzisiaj w Gdańsku. I jak otrzymam jaką odpowiedź i od was będę oczekiwał wasze ustalenia, i później starosta też będzie się zastanawiał nad dalszą jakimiś postępowaniami, ale to będzie zależało od waszych postanowień tutaj na dzisiejszej sesji. To, co mogę przekazać. Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni, panie burmistrzu, zaproszeni goście. Ja tutaj pozwolę sobie parę rzeczy dodać do tych i rozszerzyć, co powiedział pan burmistrz na temat tej drogi. No, chciałbym to podzielić tą drogę tak, jeśli chodzi o funkcję, którą ona spełnia. I w pierwszym etapie jest to funkcja przemysłowa. To jest wywóz drewna, tarczastego i innego, kopalniaki, papierówka. No i żeby to drewno wynieść, to też ludzie, ekipy leśne muszą dojechać, żeby to drewno wyciąć. Jeśli na temat ilości tego drewna, to jest szef tutaj nadleśnictwa, to pan nadleśniczy najlepiej wie, jakie to są ilości. Ja tylko z obserwacji mogę powiedzieć, że w przypadku już wywozu to są takie jakieś zestawy, powiedzmy 5 dziennie tony, ja wiem, 30 do 50 ton takie zestawy drewna są wywożone. Wywożone jest również drewno opałowe, no bo przy wyrobie tego również mieszkańcy okolicznych wsi, bo nie mówimy tylko o Sierpowie, bo Sokole, Kino, również nawet i z Nomisławia wyrabiają sobie drewno tam opałowe i tą drogą wywożą. Tutaj szkoda, że nie ma tutaj, pan burmistrz miał zaprosić, ale również właścicieli pól, które są na odcinku tutaj Sierpowa około 700 metrów, którzy dysponują, mi się wydaje, no gmina tutaj ma dokładne dane, ale w granicach 100-150 hektarów pól uprawnych. No i wiem, że nasza pan Marzyta przejął właśnie część popegeerowskich pól i no, jeździły nam cysterny tutaj całe wiosnę, bo takie 50-tonowe, które przywoziły z Uniechowa zestawy tamtej tej gnojownicy, te grunty tam były tam wylewane. Ja tutaj wielokrotnie się zwracałem do pana burmistrza o tam te boczne powycinanie i tak dalej. Zwracałem się również do pracowników pana Makuty, którzy często jechali jakimś spychaczem i tak dalej. I mówię, chłopie, jedziesz, no to spuść ten spych i trochę tą drogę tam podrównaj. No ale z małym skutkiem. Pan burmistrz w mojej obecności interweniował. Mogę powiedzieć, bo dzwonił przy mnie do pana Makuty, który obiecywał tam naprawy częściowo. Deszcz Sierpowo, no systematycznie co roku są, powiedzmy, trzy skupy runa leśnego. No żeby pozbierać te jagody i grzyby, no trzeba dojechać do tego lasu. Nieraz tam pan nadleśniczy straż wysyła i tam tych ludzi trochę dyscyplinuje, ale no jednak korzystają i jeżdżą. Skup dziczyzny, to też myśliwi muszą dojechać, powiedzmy, korzystają z tej drogi. To nie tylko Sierpowa, bo w Sierpowie jest chyba jeden myśliwy, czy ewentualnie dwóch. A tu korzystają również z Czarnego. Druga funkcja tej drogi jest to funkcja turystyczna.
tutaj pan burmistrz wspomniał, jest park krajobrazowy Dolina Gdy, park owadów Lubnice, dzięki tej drodze możemy tam dojechać, dojazd do rzeki dla wędkarzy, dużo jest organizowanych spływów kajakowych, gdzie tą drogą ludzie dojeżdżają, czy odbierają kajaki, czy dowożą kajaki. No i dodatkowo droga pełni takie połączenie między tutaj Sierpowem, Sokolem, Kinem i drogą powiatową z Węgorzewem i Lotyniem. I później jest połączenie tej drogi na Piłę, tak, że tam skrót jest w granicach, jak zrobili teraz od trzech mostów asfalt, no to do 10 km i łapiemy tą drogę w kierunku Piły. No i takie pytanie jest tutaj, mogę tak państwu powiedzieć, kto niszczy tą drogę? Bo ona kilkakrotnie już była robiona, wielokrotnie, bo przez byłą bazę SKR jak funkcjonował. Z tym, że no, było tutaj robione w ten sposób, że sezon, półtora sezonu i po tej naprawie. Pierwszą taką na odcinku tutaj przy Sierpowo, no, niszczy ją żywo. To znaczy mamy drenaż, mamy rowy. I tam w latach 70. czy nawet wcześniej, myślę, że za Niemca, był zrobiony po prawej stronie staw, który aktualnie jest zamulony, ale pełni funkcję takiej terowy drenażu i ten staw odbierał nadmiar wody. Aktualnie w środku wsi mamy prywatny staw, którym ja się opiekuję i mogę powiedzieć, bo burmistrzowi mówiłem, jak go zatkam, to na dole mamy od Zasierpowem jezioro. On odbiera, ale tamten ten faktyczny, który powinien odbierać, jest zamulony i przy tym remoncie należałoby go wyczyścić, powiedzmy jakiś pogłębić, bo cała niecka stawu jest, tylko po prostu jakaś tam wędka i na te 1,5 metra pogłębić, doprowadzić te rowy, które też są, tylko przekopać i połączyć. No, następną sprawą niszczenia tej drogi, no jest niestety, proszę państwa, ale również chiński sprzęt rolniczy, między innymi, który tutaj, tak jak mówiłem, te cysterny 50-tonowe jeździły, no i również nadleśnictwo, bo jednak tutaj zestawy z drewnem są. Kiedyś tam ta praga była jedna, wiozła tam powiedzmy 15 do 18 metrów drewna, a teraz te zestawy są dużo cięższe. Chciałbym też tutaj dodać, że jest to droga, powiedzmy też, która zabezpiecza jakieś no, zagrożenie pożarowe, to burmistrz wspomniał. Ale w przypadku jakichś pożarów, czy lasów, czy jakichś jakichś stodoła się paliła, tak dosyć poważny pożar, no to niestety te hydranty to są za małe. I straż, powiedzmy, no w pierwszym etapie musi uzupełniać tę drogę, dojeżdżając do rzeki. I kończąc, no uważam, że ona nie jest to taką drogą, powiedzmy, typowo dla Sierpowa. Mieszkańcy korzystają, ale tutaj no, dla innych miejscowości również, bo widzę i Sokola, i Skina, i Domisławia. Bardziej tutaj firmy, nadleśnictwa, rolnicy. I uważam, że ten remont jest jakąś drogą taką strategiczną, myślę, dla nadleśnictwa, bo pozyskanie drewna zawsze będzie funkcjonować. To wszystko, popieram ten wniosek, ewentualnie, jeśli mogę, swoje zdanie powiedzieć i ona będzie służyć, powiedzmy, nie tylko mieszkańcom Sierpowa, tylko no całej gminy. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, nie mam przekonania co do tej drogi, ponieważ tam jest odcinek do numeru 38, powiedzmy 100 metrów. Gdyby ten odcinek naprawić i już mamy całe Sierpowo prawie zrobione, a tutaj nadleśnictwo, no cóż, powiem tak, może nadleśnictwo wybudowało nam wieżę, nic z tego nie mamy, a teraz niech może ze starostwem czy nadleśnictwo spróbują jakoś się zrehabilitować i naprawić tą drogę całą. Nie mam przekonania, ponieważ bo droga południowa dla mnie jest ważniejsza, bo to jest droga strategiczna przez Czarne, jedyna droga. Nie daj Boże, coś się stanie z tymi mostami tutaj. To jest jedyna droga przez Czarne. Poza tym są drogi, wszystkie drogi są ważne, ale są drogi pierwszej potrzeby, które są na przykład w Krzemieniewie, w Nadziejewie, w Domisławiu i nie mam przekonania co do tego. Myślę sobie, że tutaj musimy zachować pewną pokorę, bo to jest nasza droga. My jesteśmy właścicielem tej drogi. Ale ktoś to psuje tę drogę.
Tak, ale jeżeli chcemy pozyskać pieniądze wspólnie z nadleśnictwem, jeżeli uda się to w 70% z naszych przeznaczyć 30, no to już jest kolejna droga, którą mamy tak jakby odhaczoną i zrealizowaną. Dzisiaj decydując się, że nie przystępujemy do porozumienia, to jest równoznaczne z tym, że godzimy się, że odstępujemy od, czy rezygnujemy z walki o dodatkowe środki, które mogłyby wpłynąć do naszej gminy. Ja dzisiaj Państwu powiem, że nie jesteśmy w stanie już przygotować żadnej propozycji wspólnego działania, ponieważ czas jest niemiłosiernie naszym przeciwnikiem. Zresztą myślę sobie, że o samej procedurze składania wniosku i pozyskiwania środków, to poproszę pana nadleśniczego, żeby przybliżył państwu, jak to wygląda. Dzisiaj, no, jeżeli nie zdecydujemy się na propozycję, którą mamy wspólnie wypracowaną, to myślę sobie, że ja będę doskonale mógł się usprawiedliwiać, że środki mogły być pozyskane, a państwo po prostu stwierdziliście, że stop burmistrzu, nie pozyskuj środków, co na pewno będzie dość kuriozalne w odbiorze przez chociażby użytkowników różnych dróg. Najpierw mam dwa pytania do pana burmistrza. Pierwsze dotyczy podziału tych kosztów 70 na 30. Czy to już jest, jeżeli przystąpimy do tego i będzie realizacja, na pewno będzie 70 do 30, czy te proporcje mogą ulec zmianie, na przykład do 70, czyli może być 60, 50, pół, czyli pół na pół, czy już jest sztywno 70 na 30 i na pewno gmina więcej niż 30% nie będzie ponosiła kosztów? Może od razu... Tak, tak. I drugie od razu pytanie mam. Termin realizacji do 31 grudnia 2018, czyli rozumiem, że w następnym roku była realizacja tej inwestycji. Tak jak państwu mówiłem, jest to cała droga gminna, jednak ze względów na gospodarkę leśną to także jest ważny argument dla lasów państwowych i będziemy przedstawiali we wniosku takie finansowanie, że 70% lasy państwowe, 30% gmina Czarne. Może się to skończyć, że po prostu wniosek zostanie odrzucony. Ale chodzi o proporcje. Na pewno 70 do 30. No mamy, może być tak, że będzie 60 na 40, 50 na 50%. Mamy uzasadnenie, maksymalne wynosi 70. Maksymalne, czyli może być mniejsze. Może być mniejsze. Może być mniejsze. To znaczy tak, zdroworozsądkowo, jeżeli myślimy, że w dzisiejszych porozumieniach układ 50 na 50 to jest taki zdroworozsądkowy, zadowalający wszystkich. My chcemy tutaj zaproponować wyższe dofinansowanie ze strony, żeby było ze strony lasów. Nie mogę jednoznacznie powiedzieć, że otrzymamy 70%. Być może będzie tak, że otrzymamy 50 i wtedy staniemy przed wyborem, czy realizujemy. Może być tak. Natomiast stanowisko jest takie, że w związku z tym, że mimo że to jest droga gminna, jest prowadząca przez lasy państwowe, to będziemy starali się, aby to dofinansowanie było jak najwyższe, pokazując, że znaczna część drogi jest w terenie leśnym przydatna dla gospodarki leśnej. No właśnie, dla mnie to jest ważna kwestia, dlatego że przy dofinansowaniu, jeżeli całość inwestycji jest 2 miliony 700, to przy 30% naszym wkładzie jest to około 800 tysięcy, przy 50 na 50 te koszty wzrastają prawie do 1,5 miliona, a no myślę, że jesteśmy poważnym partnerem, a więc jeżeli się zdecydujemy i w to powiemy, że tak wchodzimy, to
to wtedy, jeżeli nawet te proporcje zostaną trochę zmienione, no to nie będziemy mogli się wycofać, powiedzieć, a nie, no jeżeli te 200-300 tysięcy więcej, to my nie wchodzimy, bo bądźmy poważni, albo decydujemy się i wchodzimy w to przy proporcjach od 50 do 70% wkładu nadleśnictwa, albo decydujemy się, nie wchodzimy. Natomiast jeżeli chodzi o sam projekt tej uchwały, proszę Państwa, no ja mam też mieszane uczucia. Z jednej strony zawsze byłem i jestem za inwestycjami poprawiającymi naszą infrastrukturę i to jest taka inwestycja drogowa. Mało tego, jest to inwestycja, która jest z dofinansowaniem zewnętrznym, czyli mamy partnera, który jest w stanie wyłożyć i to na pewno działa na nasz plus. Natomiast no, jakie minusy? No, na pewno to, że w pewnym stopniu z tą inwestycją uciekamy z miasta. Robimy drogę w lesie, podczas gdy tak naprawdę polną drogę w lesie, gdy w Czarnym, w mieście, w centrum mamy drogi polne jeszcze. Przykładem droga Różana, Zielona, Kasztanowa, Sosnowa. No, w centrum miasta mamy jeszcze drogi leśne, polne, a my tymczasem uciekamy z inwestycjami i robimy drogi w lesie, utwardzamy. Ja wiem, argumenty są przekonywujące mnie, a więc funkcja przemysłowa, funkcja bezpieczeństwa, czyli ta droga przeciwpożarowa, funkcja rekreacyjna. To są wszystkie argumenty, z którymi ja się też zgadzam. Tylko trzeba mieć świadomość tego, że decydując się na tę inwestycję, musimy mieć zabezpieczone środki na tę inwestycję od 800 do 1,5 miliona w przyszłorocznym budżecie. Na tę chwilę mamy już wiele inwestycji, które są jakby kontynuowane. A więc no nie oszukujmy się, będziemy musieli na tę inwestycję wziąć kredyt w przyszłym roku, a więc w dalszym stopniu się zadłużać. Trochę jestem zdziwiony, panie burmistrzu, jeżeli mogliśmy w tych samych proporcjach wejść w drogę południową, to dla mnie argumenty zdecydowanie przeważają za tą drogą południową, czyli tą, wiecie, tą Komarową. To jest to droga, która jest użytkowana przez mieszkańców, która jest dla nas takim wentylem bezpieczeństwa przy awarii mostu, gdzie odbywa się naprawdę codziennie bardzo duży ruch, bo przecież tam ludzie pracują. Dlaczego nie weszliśmy w tą drogę, jeżeli by nadleśnictwo się na to zgodziło? Myślę, że to dla mnie, ja nie wiem, nie uczestniczyłem w tych rozmowach, w przyznawaniu, w tym zastanawianiu się, co jest lepsze, co gorsze, ale myślę, że to by była droga idealna. Mam świadomość, że tamta droga na Sierpowo też ma swoje atuty, ale tu, jeżeli byśmy mogli wejść w tą drogę południową przy takim dofinansowaniu, dlaczego z takiej opcji nie skorzystaliśmy? Argumenty, że droga rekreacyjna i przemysłowa i ten świetne. Natomiast mamy drogi, jeszcze raz powtórzę, które spełniają jedną najważniejszą funkcję. Są to drogi użytkowane przez mieszkańców dzień w dzień, przez setki naszych mieszkańców. I to też musimy mieć świadomość, że idąc w tą inwestycję, odwlekamy inwestycje drogowe na te drogi właśnie tutaj, nie tylko w mieście, ale i w naszych innych miejscowościach w gminie. O następny rok, dwa czy trzy. No bo nie będziemy w stanie zrobić kilkunastu czy kilku większych inwestycji w ciągu jednego roku czy w ciągu dwóch roku, bo tak jak powiedziałem, na wszystkie te inwestycje będziemy musieli brać kredyt. I teraz pytanie właśnie, no, które ja sam sobie też zadaję. Czy warto iść z tym dofinansowaniem w tą drogę, a inne ważne inwestycje drogowe po prostu powiedzieć mieszkańcom, przepraszam, musicie poczekać, bo teraz realizujemy tą drogę, bo ona ma spełniać takie funkcje. Rzeczywiście te funkcje spełnia ta droga. Tylko inne te drogi, jeszcze raz, spełniają tą najważniejszą funkcję. One są po prostu użytkowane dzień w dzień przez setki naszych mieszkańców. A dla mnie najważniejszą argumentem teraz, to jest, panie burmistrzu, no chciałbym to usłyszeć, dlaczego ta droga południowa nie została wybrana? Bo myślę, że tu, jeżeli by było, padło hasło droga południowa, większość radnych by powiedziała, no świetnie, w końcu mamy naprawdę rozwiązany problem z drogą, która jest dla nas bardzo ważna. Pierwsza ważna uwaga, którą
należy powiedzieć, ucieczka z miasta z inwestycjami no nie jest trafnym stwierdzeniem, ponieważ ja, państwo, albo inaczej państwo, ja jesteśmy przedstawicielami miasta i gminy Czarne, więc każda inwestycja, która odbywa się obojętnie w jakim miejscu naszej gminy, jest na chwałę państwa i pożytek mieszkańców. Powtórzę jeszcze raz to, co mówiłem, że każda droga, oprócz połączeń z drogą wyższego rzędu, w tym przypadku drogą wojewódzką, jeżeli mówimy o Różanej, Zielonej, to jest inwestycja w 100% gminna. Czyli zabezpieczmy, proszę, w budżecie 800 tysięcy Różana, zabezpieczmy 800, no pewnie 100 tysięcy, bo tam jeszcze trzeba energię na Różanej zrobić, zabezpieczmy na Zieloną, zabezpieczmy na każdą inną drogę w mieście po 100, pewnie za mało. 300-400 tysięcy, w 100% robimy z własnych środków. Jeżeli chodzi o wybór droga, dlaczego nie droga południowa? Kierujemy się zasadą, że my chcemy otrzymać dofinansowanie i jest to droga strategiczna dla Lasów Państwowych, które to decydują o przyznaniu środków. To tak naprawdę nie ja będę rozmawiał z dyrektorem generalnym czy jakimkolwiek przedstawicielem Lasów Państwowych, tylko pan Leśniczy będzie próbował wskazywać, że to jest najtrafniejszy wybór między innymi dla Lasów Państwowych, które są dysponentem środków na tego typu inwestycje. W przypadku drogi południowej gminnej, państwo musicie wiedzieć, że droga gminna tak naprawdę przebiega przez ten lasek, gdzie postawione są kamienie, natomiast ten bruk kamienny, jak przejeżdżamy przez przejazd kolejowy, on jest w gestii, jest właścicielem nadleśnictwo. I głównym takim argumentem było to, że jeżeli będzie wywożone drewno z lasu, to nie będzie wywożone tą stroną, tylko akurat mówimy o Sierpowie. I zdaję sobie sprawę, że ze względu na mieszkańców Czarnego to jest jedna z inwestycji wręcz wymaganych. Natomiast ja muszę spoglądać na gminę szerokim spojrzeniem i jeżeli mam możliwość otrzymania dofinansowania zewnętrznego, to staram się jak mogę i wspólnie z tutaj z nadleśnictwem no po prostu wskazaliśmy tą drogę. No drogi są po to, żeby po nich jeździć, no i każdy kto jeździ to użytkuje i te drogi się zużywają. Lasy, chcę zauważyć, że płacą podatki, to spore podatki płacą z tytułu podatku leśnego do gminy. Oprócz tego płacimy podatki 2% od przychodu drewna, które co prawda idą do budżetu państwa i drogą niejako okrężną mogą wrócić również do gminy. Co prawda na dzień dzisiejszy podejrzewam, że niewiele tych pieniążków wraca. Myślę, że argumentacja podniesiona przez pana burmistrza jest trafna. To my jesteśmy jako lasy dysponentami tych środków i my decydujemy, którą drogę będziemy robili przy waszym udziale, bo tak to jest, panie radny. I nie ma się co tutaj upierać. Kto płaci, to jest stara prawda, kto płaci, ten wymaga. Jeśli my płacimy, no to my damy pieniądze na konkretny cel. Ja rozumiem potrzeby miasta, jestem też mieszkańcem Czarnego i korzystam z ulic, korzystam z dróg i z chęcią bym się dołożył jako obywatel, natomiast jako zarządca majątku Skarbu Państwa no nie mam takiej możliwości, żeby przeznaczyć te środki akurat na tą czy na tą ulicę. Myślę, że Sierpowo-Domyśl jest trafną decyzją i chyba jedyną możliwą do zrealizowania. Mówię to wprost, bo czy te środki dostaniemy, czy nie dostaniemy, no przy dzisiejszej
koniunkturze. Sami widzicie, w lasach również dotknęły nas te klęski i nie wiem, czy te środki, które były przewidziane, były naprawdę duże środki przewidziane na wspólne inwestycje, czy one w przyszłym roku jeszcze znajdą się w naszym budżecie Lasów Państwowych, ponieważ no, musimy lasy uporządkować i naprawdę pójdą duże pieniądze, żeby tą infrastrukturę leśną drogową w lasach doprowadzić do porządku, a poza tym no i w lesie również jest sporo miejscowości, sporo mieszkańców i trzeba też tym ludziom udostępnić możliwość dojazdu i przejazdu. A wracając do meritum, jeśli Państwo podejmiecie decyzję, że nie, to nie, po prostu no nic się nie dzieje, po prostu tej drogi nie było i nie będzie. My jako lasy jakąś alternatywę znajdziemy, bo mamy tych dróg w lesie sporo, zrobimy inną drogą, inną drogę zrobimy za te same pieniądze i te pieniążki wykorzystamy. Natomiast ta droga jak była do niczego, tak będzie. A przy okazji myślę, że tu argumentacja pana burmistrza jest no, zdecydowanie za, że mieszkańcy Sierpowo naprawdę skorzystają, bo kto jechał przez Sierpowo, to widzi, że na ta szosa już tam ledwie zipie, prawdę mówiąc, to na chodnika brak, te rowy odwadniające są w bardzo kiepskim stanie. My jeszcze w latach 70., 80. z własnych środków, pamiętam jeszcze te rowy, bo już dość długo pracuję, te rowy odnawialiśmy, ten staw tam kiedyś też czyściliśmy i co mogliśmy, to robiliśmy. Natomiast na dzień dzisiejszy ja jako zarządca majątku Skarbu Państwa nie mogę wejść na drogę gminną, bo gdybym miał taką możliwość, to ja bym tą drogę wyremontował z własnych środków, jakimś sposobem gospodarczym, po trochu czy jak. Ale po prostu nie mogę. Prawo tego zabrania, żeby na obcej własności robić jakieś inwestycje. Zresztą sami rozumiecie, że jest to wasz majątek, majątek gminny i nikt obcy nie może no, po prostu na tym majątku działać, gospodarzyć, bo to nie jest po prostu nasze. A odrzucając tą propozycję, naprawdę no, tracimy dużo, wszyscy tracimy dużo, bo Sierpowo mówił już chyba po raz trzeci, jak ta droga była byle jaka, tak będzie byle jaka. A i my również no, nie skorzystamy, bo te środki, w tym sensie nie skorzystamy, że te środki przeznaczymy na inną drogę, bo zrobimy sobie leśną drogę jakąś alternatywną. Od 13, 14 zrobimy 15, 16 czy 17, bo taką numerację w lasach mamy. No a ta droga, mówię, jak była do niczego, tak będzie i będzie to tylko ze stratą dla, no, dla wszystkich. A czy to będzie... Czy ten wniosek w ogóle zostanie przyjęty przez dyrektora generalnego? Nie wiem, bo nie ukrywam, że wnioski 50-50 mają realną szansę przejścia, a to wszystko, co nasz udział lasów jest powyżej 50%, niejako pan dyrektor generalny opracował taką specjalną formułę matematyczną, jak ktoś chce, to może tam się to zarządzenie wejść na stronę lasów i się z tym zapoznać. Im mniejszy udział środków spoza lasów, tym mniejsza szansa realizacji tego projektu. W tej chwili, w dniu dzisiejszym, realizujemy 50-50 z gminą Rzeczenica, no i to już realizujemy, umowa jest podpisana i no, decyzja należy do Was. Myślę, że jakąkolwiek decyzję podejmiecie, my ją przyjmiemy, jeśli będzie za, będzie 30-70, my tą, ja z takim wnioskiem do dyrektora generalnego występuję, bo dyrektor generalny jest decydentem, jeśli chodzi o pieniądze. Spróbuję to jak najmocniej ze swojej strony uzasadnić, ale mówię, że im mniejszy udział gminy, tym mniejsze szanse na zrealizowanie tego projektu. Cały czas z gminami drogi są budowane i to wychodzi po prostu. No, tylko musi być dobra wola i rozumiem, że no tyle środków macie, ile macie, jako my mamy, bo ja też jestem mieszkańcem gminy i jak to podzielicie, tak będzie. Ale warto chyba się nad tym zastanowić głębiej i nie potępiać w czambu wtedy, kiedy można naprawdę duże pieniądze wziąć. Myślę, że to tyle. Ja bym chciał jeszcze tutaj, proszę Państwa, bo mówimy cały czas gmina i nadleśnictwo.
wrócić do tych właścicieli pól, bo to nie są jakieś działki, proszę Państwa, hektar ktoś ma, półtora hektara ktoś ma, czy dwa. To są właściciele po lewej, który ma gdzieś, ja wiem, 70-100 hektarów, czy 70 hektarów, po drugiej 100-120 hektarów. I to jest no, bardzo duży areał i żeby go obrobić, to sprzęt tam ciężki musi dojechać. Były przymiarki przy Erpowie mieszkańców, mogę tak powiedzieć, może to jest śmieszne, ale nawet blokady tej drogi, żeby cysterny 50-tonowe z tą gnojowicą, nie jeździły przez tą Sierpową, bo ta nawierzchnia asfaltowa, która jest w drugiej części wsi, jest nawierzchnią położoną tam, powiedzmy, nie tak jak normalna droga. I mieszkańcy obawiają się, że ona w pewnym okresie ulegnie całkowitej zniszczeniu. Dlatego też, no nie wiem, albo pan burmistrz ze mną pojedziemy do właścicieli tych pól i porozmawiamy, nie w jakimś procencie, jeżeli by to decyzja by była taka, niech się dołożą, bo oni te pola będą systematycznie co roku uprawiać i ten sprzęt będzie jeździł. Na odcinku przynajmniej kilometra, niech by się dołożyli do tej drogi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Chciałbym mieć pełny obraz sytuacji i dlatego no, następne chciałbym jeszcze jedno pytanie skierować do pani skarbnik. No dlatego, że mamy zaraz koniec sierpnia i myślę, że wstępne przymiarki pani skarbnik już robi na budżet na 2018 rok i wrócę do tego, co wcześniej powiedziałem, w związku z tym, że dużo inwestycji mamy zaczętych, dużo inwestycji z terminem realizacji w 2018 roku, a więc już z pewnym wyprzedzeniem możemy powiedzieć, ile pieniędzy będzie nam potrzeba na inwestycje w 2018 roku, a znając dochody gminy Czarne, wiemy, że tak naprawdę bez podpierania się kredytami stać jest nas na inwestycje rzędu w tej chwili po odjęciu oczywiście tych wszystkich zobowiązań od pół chyba do miliona złotych, tak będę strzelał. W związku z tym może pani skarbnik już chyba powiedzieć wstępnie, tak, uwzględniając tę inwestycję i zakładamy scenariusz, że 50/50, czyli 1,5 miliona już tak z górką, że następne 1,5 miliona na 2018 rok przeznaczamy na tę inwestycję. Jakim kredytem będziemy się musieli posiłkować w 2018 roku, żeby ogarnąć wszystkie te inwestycje, które już w tej chwili mamy? Bo musimy mieć tego świadomość, żeby potem nie było tak, że wchodzimy w tę inwestycję, jesteśmy za, a w 2018 roku stajemy przed dylematem, że żeby to zrealizować, trzeba wziąć 5 milionów kredytu. I wtedy jest wielkie larum i radni wtedy mówią, no jak, znowu się zadłużamy. No, musimy mieć świadomość, że jeden krok powoduje, że w przyszłym roku będziemy musieli podjąć takie trudne decyzje. Pani skarbnik, wstępnie, jakim kredytem będziemy musieli się posiłkować? Z tego względu, że jeszcze jest etap opracowania budżetu i on jeszcze będzie trwał, jak Państwo wiecie, do 15 listopada. Niemniej jednak sprawa dofinansowania jest priorytetem działalności Pana Burmistrza, również i Państwa Radnych, więc nie skorzystanie z takiego wysokiego procentu dofinansowania, no proszę Państwa, kolejne odrzucenie dużego dofinansowania byłoby błędem, aczkolwiek ja tu każdy z nas szanuje Państwa decyzję. Niemniej jednak zawsze będzie nam zależało na pozyskiwaniu środków zewnętrznych i to powinien być dla wszystkich priorytet. Jak budżet to udźwignie, nawet kosztem kredytów, proszę Państwa, to zawsze jest to koszt odsetek. I zawsze on się nam będzie opłacał, jeżeli nawet ten kredyt będziemy spłacać przez 5 lat, to nigdy nie przepłacimy kwoty dofinansowania. Myślę, że tu rozsądne rozpatrzenie na pewno ma wzgląd, natomiast no jeszcze trwa opracowanie budżetu i on jeszcze będzie trwał. I trudno powiedzieć obecnie, bo mówię, jeszcze propozycje Państwa jeszcze będą spływały do budżetu, ale myślę, że to jest dobra propozycja. I myślę, że to na pewno budżet udźwignie. Będzie to się na pewno wiązało z zaciągnięciem kredytów, ale tak jak Państwu wspominałam na początku tego roku, w lutym na sesji marcowej, bo też jeżdżę na różne szkolenia, spotkania związane z dofinansowaniem. Tu akurat nie jest to środek unijny, ale proszę Państwa, jest to ostatnie są szanse na skorzystanie z dofinansowań ze środków zewnętrznych. Później, kiedy przyjdzie nam ze środków gminnych wykonywać jakąś drogę,
będzie to naprawdę duży problem i powinniśmy teraz patrzeć troszeczkę tak perspektywicznie i korzystać z tych środków zewnętrznych jak najbardziej. Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę z sytuacji finansowej gminy, a szczególnie jeżeli chodzi o zadłużenie, o kwotę zadłużenia, bo z procentów już się wyleczyłem, bo wiadomo, nasz budżet wzrósł do ponad 40 milionów, więc jesteśmy na bardzo bezpiecznej granicy. Nie jesteśmy zadłużeni w kwocie 50 czy w procentach 59 na przykład. My mamy naprawdę jeszcze możliwość decydowania o inwestycjach, które ściągają nam dodatkowe środki. I to powtórzę jeszcze raz dobitnie i wyraziście, że celem moim jest, aby takie środki pozyskać, nawet w 50%, ale dołożyć swoje 50%, niż wydać 100% na inwestycję, która w całości jest finansowana z budżetu gminy, mimo że ta inwestycja tutaj wskazywanych ulic byłaby bardzo ważna dla mieszkańców, tak jak Państwo też podjęliście decyzję o ulicy Mickiewicza i Targowej. To była inwestycja w 100% pochodząca z budżetu gminy, miasta i gminy Czarne. W 100% inwestycja ulica Ogrodowa, teraz kolejna Przemysłowa, w 100% z budżetu bez żadnego dofinansowania, więc nie jest tak, że my tylko czekamy, abyśmy mieli dofinansowanie w iluś tam procentach, a nie realizujemy inwestycji w 100%, które pochodzą z naszego budżetu. To też próbowałem Państwu tłumaczyć, że no jest taka sytuacja, jeżeli chodzi o środki zewnętrzne, że łatwiej zdobyć jest dofinansowanie na obszary wiejskie, na obszary leśne, na drogi leśne, tu poprzez porozumienia wszelkiego rodzaju, niż na drogi znajdujące się w tym przypadku w takich małych miasteczkach jak nasze. Ale mimo to nie dostajemy dofinansowania, to wykonujemy centrum miasta i powoli, małymi krokami, ale to jest realizowane. Co przeważyło, że odstąpiliście od tej drogi południowej? Bo ta droga południowa jest naprawdę strategiczna tu w Czarnym, bo zważając na ten most, tak, większość składów może by nie przejechała przez ten most, musiałaby, to jest ta droga alternatywna dla naszego miasta tutaj, tak, przez tą ulicę południową. Jeżeli względy, które by ten wniosek nie uzyskał poparcia, nie miałby szans w Warszawie uzyskania poparcia, tak, a znaleźliście jakby alternatywną drogę do tego, gdzie zwiększają się nasze szanse, no to ja jestem jakby za poparciem tego wniosku, tak, bo no, wiadomo teraz, że powoli się będą kończyły dofinansowania różne, tak, żebyśmy mogli skorzystać, no nawet 50 na 50, ja wiem, że stopuje naszą gminę tutaj w środku, tak, ale no jest to ostatnie, myślę, że to są ostatnie te dzwonki takie, gdzie możemy pozyskać jakieś tam pieniądze, tak. Tylko no, chciałbym wiedzieć, dlaczego ta ulica południowa, tak, odpadła, bo to naprawdę jest bardzo ważna i dla lasów państwowych, tak, bo większość składów, no nie wiem czy to nie, ale no większość składów, tak, przy uparciu, no przez ten nasz most by nie przejechało tutaj, tak, jakby ktoś się tam rzeczywiście uparł, tak, by trzeba było szukać alternatywną drogę do wywozu tego drzewa, tak, przez czas. Ja wiem, że kierowcy sobie szukają różnych skrótów tutaj bliżej, tak, bo czas zgodny, tak. Że ta ulica południowa odpadła, a tamta. Jeżeli były jakieś takie słuszne i tamta droga alternatywna się znalazła, ten domy, to ja ją popieram jakby pozyskując te nawet 50%, tak? Bo rzadko się zdarza i teraz myślę, że to są już końcówki tych dofinansowań takich z państwa. Jesteśmy w takiej sytuacji troszeczkę teraz odwrotnej, bo od paru lat generalnie drogi gminne kulały, a gmina Czarne jako gmina tutaj dofinansowała drogi nie swoje, można powiedzieć. Powiatowe dofinansowaliśmy, wojewódzkie w jakimś tam stopniu, zadłużaliśmy się, braliśmy kredyty, a nasze drogi już nie remontowali, bo nie było środków. Teraz jest sytuacja odwrotna, ponieważ Lasy Państwowe są partnerem, które chcą dołożyć do remontu drogi gminnej.
Tu odnośnie drogi gminnej, no to sołtys tu już wszystko powiedział. Już mogę może powiedzieć, jak to chciałem dopowiedzieć, że ta droga łączy generalnie dwa województwa, dwie gminy, Okonek Czarne i tutaj mieszkańcy okolicznej wsi też mają skrót pewien i także i z Węgorzewa, Lutynia w tą stronę, tak samo tutaj Ślepowo, Krzemieniewo, Domisław, tam dalej Wyczechy, Bincze w tamtą stronę. Ludzie też dojeżdżają do pracy tymi drogami, nie muszą jeździć naokoło przez Rędyczek, Okonek, żeby się dostać w tamtym kierunku. Także teraz już nawet widzę, że przez budowę tego mostu już jest pewne utrudnienie, bo już muszą jechać poligonem tutaj na Czarne lub właśnie przez Rędyczek. No, w nasze tutaj rejony, nie? Także dziękuję bardzo. Dziękuję. A jeszcze chciałem zaznaczyć, że z tamtej strony gmina Okonek wyremontowała, że aż do Domyśla tu już jest asfalt położony od Węgorzewa, tak? Dziękuję. Pani Radny, proszę. Ja może dopowiem, żeby już co kolega pan Popowniak mówił, to my też do tego mostu w Domyślu 20 tysięcy dołożyliśmy. Także po jasność. A co do ulicy Południowej, ja rozumiem Państwa radnych, ale jako lasy naprawdę nie jesteśmy zainteresowani. Jako nadleśnicze leśnictwa Czarne nie mam argumentu, żeby tą ulicę po prostu wybronić. Nie wybronię tego, nie uzasadnię dyrektorowi generalnemu, ponieważ jest to no, typowa infrastruktura miejska. Także no nie da się. No nie da się i lasy poszły chyba w jednym nadleśnictwie, że tam poszły, a teraz nadleśniczy do dzisiaj ma z tym problemy i bardzo duże problemy, że właśnie chyba w Kępicach chyba tam coś było, że ulicę, kawałek ulicy na leśnictwo zafundowało i ma w związku z tymi dyrektor w Szczecinku i na leśniczy w Warcinie problemy. Także myślę, że ta ulica Południowa no, dla lasów nie. Jako wywóz drewna, jako całość, być może, że tak, że to drewno jedzie, ale to nie na poziomie nadleśnictwa. Ja po prostu takiego argumentu nie jestem w stanie obronić u dyrektora generalnego. Muszę Państwu powiedzieć, że każdy ten wniosek jest indywidualnie rozpatrywany przez dyrektora generalnego i jest umowa spisywana między dyrektorem generalnym a nadleśniczym. Tak jest umowa spisywana. Ja dostaję te pieniądze i przekazuję Wam na to konkretne zadanie. Także myślę, że to tyle. Więcej tu już się nie da dopowiedzieć. Czy ta kwota tego kosztorysu to jest taka stabilna, czy to może się jeszcze wahać w górę lub w dół? Bo jak się okaże, że wyjdzie 3,5 miliona, to wtedy automatycznie dopadamy więcej. Z górką zrobione i tak naprawdę wszystko pokaże przetarg, bo może się okazać, że to mogą być mniejsze środki. Jeżeli zostaną przyznane środki, to my będziemy oczywiście w porozumieniu tutaj z nadleśnictwem szybko ogłaszać w tym sezonie, szczególnie zimowym. Natomiast do końca Państwu nie mogę powiedzieć, jak potoczy się przetarg, bo dzisiaj wiemy jednoznacznie, że wykonawcy mówią głośno już, że czas zacząć zarabiać, czyli mają tyle prac, zresztą środki unijne, tak jak tu było powiedziane, one już zostały uruchomione w iluś tam dużych procentach i powoli zaczynają się kończyć, więc jedna z możliwych szans w tym rozdaniu, w tym budżecie unijnym. Jeżeli chodzi o Południowa, dlaczego nie Południowa, to ja tylko mogę potwierdzić, że to było dyskutowane z panem nadleśniczym i jednoznacznie było wskazywane państwo jako ci, którzy są dysponentami, którzy będą rozliczani. Wybierajmy taką drogę, która jest dla państwa do obronienia u dyrektora generalnego i próba pozyskania środków. I praktycznie tutaj taki argument był najważniejszy i tak jak mówiłem we wcześniejszej wypowiedzi, że rozważaliśmy inne możliwości. Oczywiście moglibyśmy spisywać porozumienia z nadleśnictwami ościennymi, których drogi także są na terenie gminy Czarne, jednak chociażby ze względów komunikacyjnych najbliższe nam jest nadleśnictwo Czarne Czuchowskie, chociażby w przypadku otrzymania środków, no to łatwiej to jest nawet podjechać, spotkać się na bieżąco, pilotować to wszystko i przygotowywać do inwestycji.
No jak widać, Szanowni Państwo, bardzo ciekawa, obszerna dyskusja na temat tej uchwały, gdzie chyba ścierają się dwie prawdy i mnóstwo argumentów. I każdy, który ma swoje argumenty, no chyba ma rację, ale my poprzez głosowanie za chwilę wyrazimy, czy przyjmujemy, czy odrzucamy to. I nie nazwałbym tego, jak pani skarbnik powiedziała, błędem, jeżeli odrzucimy to. Po prostu to jest demokracja i każdy ma prawo do swojego. Może się to potem po czasie okazać, że to jest ta lepsza prawda. Także nie wiem, bo jest tak jak tu Janusz, ja osobiście powiem od siebie tylko tyle, że bardziej bym się przychylił do argumentów tu Janusza. Mamy też mnóstwo inwestycji tu rozpoczętych w mieście niedawno. Właściwie może przed paroma miesiącami spotkaliśmy się tam na tym skrzyżowaniu ulicy Kościuszki i Kolejowej, gdzie miało być przerobione to skrzyżowanie. Okazuje się, że na ten cel nie mamy w tej chwili funduszy. A już tu mówimy o jakichś większych nowych. Ale tak jak powiedziałem, jest demokracja, przystępujemy do głosowania i każdy z Państwa wyrazi swoją opinię na ten temat. W związku z zakończeniem dyskusji ogłaszam teraz, przystępujemy do głosowania. Ja już proszę o liczenie głosów. Kto jest z Państwa za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia gminy Czarny do projektu pod nazwą Budowa drogi gminnej na odcinku Sierpowo-Domyśl? 3, 4, 5, 5 osób. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery osoby. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Jedna. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Czarny do projektu pod nazwą Budowa drogi gminnej na odcinku Sierpowo-Domyśl. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu czwartego. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 44. sesji Rady Miejskiej w Czarnym. Panie Przewodniczący, czy chcielibym po dwa zdania jeszcze? Proszę. Potrzebuję bardzo takie stwierdzenie jednego z radnych, że tu mamy szansę jako Rada Miejska dołożyć do swojej drogi, bo trochę dali się do dróg powiatowych. I to poszło w eter. Panie Radny, właśnie to porozumienie Rady Gminy z Radą Powiatu doprowadziło to, że mamy tyle wyremontowanych, pięknych dróg od Krzemieniewa do Czarnego, czy od Krzemieniewa do Wyczek. I to właśnie porozumienie sprawiło, że pan będzie sobie do innego powiatu, czy są takie drogi powiatowe. I porozumienie właśnie Gminy Czarne z powiatem doprowadziło, że mamy jedne z lepszych dróg. Dziękuję bardzo. Dziękuję.